Cześć wszystkim! No, pan 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Nie chciałem zamykać. Dobra. Idźmy? No, na to, że jeszcze kogoś tu mamy. Dobra. Wtedy trochę nam to pościągało czarów. W takim razie jeszcze jeden szybki odpoczynek. Myślałem, że już będziemy mieli dojście do Rafaela, ale wygląda to, że nie. Jeszcze jeden szybki odpoczynek i mam nadzieję, że się w końcu stąd wydostaniemy. Dobra. A teraz powinni... Coś jeszcze masz do powiedzenia? No time for chat. It's tempting to delay the inevitable, but this is it. The big showdown, the final act, the glorious run that comes to us all. There is also the slim possibility that we win. Ta nadzieja. Miejmy nadzieję. Czy tu jest cicho? Za cicho. Time slows for a moment and the air becomes thicker. The master of the house is coming. You. Cześć! O! Jaka niespodzianka, że się tu spotykamy, cóż za... O! There are many things in your world that I loathe. Litters of kittens, chattering children, the noise and the chaos of it all. In my world, in my house, there is order and there is decorum. You came here uninvited and you stole from me. In doing so, you brought the chaos of your world into mine. I will not abide it. Biedny Rafael. Masz tu niezły burdel. Strasznie powstrzymała mnie przed uwolnieniem nadziei. Sister, oh sister, I've wept and I've cried, but all would be well if you were by my side. Oh, hope. You are such a piteous thing. All it takes is a crumb from the table and you forget the centuries of starvation. This insolence has earned you centuries more. Carilla, tell our unwelcome guest about your role in their tragic downfall. I permitted you the freedom to decide your own fate. You could have been smart. Selfless, saved the world. Instead, you came here and risked everything. It's the fatal flaw of mortal kind. Take away their free will and they call you a tyrant. Allow them to indulge it and they become tyrants. You would have been heroes if you'd only dealt fairly with me. Instead, you're not so different to doomed Karsus, overreaching your limits and burning your world to ash. Wrong, wrong, wrong! They will save their world and smash you to smithereens. It's this charming naivety that makes your company such a joy to me, Hope. I'll even forgive this little rebellion once you're suitably chastised. This isn't a rebellion. It's a revolt. I'm revolting! Then hope dies today. Commander, you can salvage a trophy from these insects when I'm done with them. Gladly. Stań po zwycięskiej stronie. Rafael nie ma ze mną szans. 30.
Tak czy siak, to nam się uda. 20 spoko. To stand against the devil in his own home. That takes courage. I'm with you. How tiresome. Am I to understand that you wish to die with them? I wish to fight with them. It's all the same in the end. Zobaczymy, Rafaelu, zobaczymy. If you have any last words, make it quick. It will only take a moment to finish you. To dwukrotnie dłużej niż ty kończysz z tego, co mówi Harlep. You contemptuous creature! Opłacało się. 666 punktów życia. A, taka piosenka ona się urodziła. Dobra. Co my tu masz? Żniwiarz dusz, gdy Rafael zredukuje, żeby punktów wytrzymałości przeciwnika do zero, oddziela jego duszę od ciała. Bliskość... Za każdy postawy filar duszy, ataki Rafaela zadają dodatkowo obrażenia od ognia, on sam otrzymuje premię plus 3 do testów i rzutów obronnych na zręczność. Oczywiście, statystyki ma spoko. Ile ty masz KP? 27. O, Rafael śpiewa piosenkę, fajne. Czarcie błogosławieństwo. Krew diabelskich przodków zapewnia kampionom plus 2 do KP. Odporność na magię. Gdy wykonasz dany rzut obrony, czarujący zostaje podpalony. Dobra. Filary duszy mają całkiem sporo życia. Tak. Ciężko będzie ciebie czymkolwiek trafić. Dobra, dużo tych kambrionów za chwilę się ruszy. Może moglibyśmy ich zamęcić? 80%. No more deals, it's over. The final act, you're doomed. Spróbujmy. It's over. This house of hope. Rafaela gorzej będzie za... Rafaela gorzej będzie za... Momencik. Muszę ściszyć grę. Fajna piosenka, ale mimo wszystko. Dobra. Podejście drugie. Tym razem... tak, postaram się szybko zlikwidować te filary dusz. Ponieważ dają się mieć całkiem spory wpływ na to, co robi Rafael, chociaż nie wiem do końca, ponieważ w połowie walce zepsuło mi się badanie postaci, nie mogłem sprawdzić, co robią te buffy. W każdym razie zachowam też potężniejsze zaklęcie na koniec walki, bo kiedy Rafael zmienia formę, to mu anuluje wszelkie debuffy, jakie na niego zarzuciłem. Co jest bardzo irytujące, więc poczekam, aż przesta zmieniać formę i dopiero wtedy zastanowię się nad, nie wiem, śmiechem. Dobra, postaram się tego gościa, demona, zachować na dłużej. I cóż, i dałem sobie jeszcze dodatkowo pomoc 6 poziomu, zwiększy nam dodatkowo punkty życia. I co jeszcze? A, i dałem sobie osłonę przed śmiercią wszystkim, skoro możemy rzucać czary i potem sobie je odnawiać. Więc mam nadzieję, że to nam pomoże. Dobra, jeszcze jeden quick save i wróćmy też śpiew tuż przed walką, żeby nie marnować akcji podczas walki. Dobra. Znowu.
Okej. Nie załapiemy się na wskazówki. Porozstawiałem kapłanów inaczej. Dobra. Will? Ostatnio nieziemskie uderzenie bardzo sprawnie niszczyło te filary dusz. Dobra, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Możemy rzucić przyspieszenie na Willa. To powinno... muszę uciszyć tę piosenkę. Możemy przyspieszyć Willa. To powinno nam niszczyć filary. Pomóc. Możemy też zamącić, tak jak wcześniej, demony. Co ostatnio całkiem nieźle zadziałało. Spróbujmy. Dobra, dwóch się nie udało. To teraz ucieknę. Dobra, chyba nieziemskie uderzenie lepiej zadziała. Dobra. Ładnie. Prawie zabiło. Prawie zabiło. Dobra. Postaramy się potem w następnej turze czymś to dokończyć. Gniste promienie na cele 3. Spróbujmy na razie to jeszcze przeciwzaklęciować. No more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. Broń upuszczona. Niedobrze. Dobra, Yugir, mam nadzieję, że lepiej się sprawi w tej walce. Korillę zabijesz? Prawie zabił. Dobra, nie marnujmy czarów. Dobra, na swoich rzucasz, fajnie. Dobra, pierwsze, użyję twojego promienia słońca, żeby trafić tutaj dwa filary. Trzymałaś obrażenia z powrotem, ale licz się na to, że filarom niezłe obrażenia zadałaś. Dobra. Napijesz się potki w nagrodę za swoje poświęcenie. I odejdź gdzieś, nie wiem. Tutaj na przykład. Jaheira teraz musi stanąć w to samo miejsce. A nie, jest jeszcze twój ruch. Dobra. Ginny. Byś mógł stanąć tutaj i oczyścić Willa. Dobra, idealnie. Dobra, podejdź, może zgarniesz jego uwagę, Rafael, ale nie jestem pewien. Zapalająca iskra.
poziom czwartego. Nie, nie zarobię. Dało się rzut obronny? Fajnie. Dobra, teraz ty Jaheira. Piorun. Jesteśmy czwartego poziomu. Dobra. Teraz ty tak możesz użyć rycia. I pomoc tym filarem. Okej, idealnie. Ty natomiast będziesz po kolei odganiać ich. Przynajmniej tylu, ilu możesz. Dobra, powiedzmy najpierw jego odgoń. I ucieknij tak daleko jak możesz. Możesz nam pomóc jeszcze masowym kojącym słowem. Dobra. Rawel, usuń teraz ten filar. Prawie. Może Jin będzie mógł go w stanie, będzie w stanie go dokończyć. Dlaczego tutaj ci akcje wszystkie zepsuły? A, bo jesteś rozbrojony. Podnieś swoje bronie. Dobra, na razie tyle. Dobra, ile jest diabłów zamęconych? Jeden. Możemy spróbować jeszcze raz z zamętem. Tym razem trójkę byśmy mogli zamęcić. Spróbujmy. Dobra. Trochę się odsunę. Chcę być zbyt blisko walki. Nie reagujmy. Dobra, zająłeś się jedną gościną. Dobra. Podejdź tutaj. O. Jakiegoś powodu to reakcję spowodowało. Spróbuj to zniszczyć. Dobra. Już tylko jeden filar został. Czy możemy coś mu zrobić? Pocisk możemy mu przywalić. Potem go dokończy. Mogłem to sprawdzić. Dobra. Odejdź tutaj. Rozproszmy się mu trochę. A, mogłem rzucić leczenie. Dobra, za późno już. Zobaczmy, co Rafał zrobi. Czarcie wyniesienia, o! To jest ten problem. Właśnie, teraz rzuca tą szalejącą poszołkę, to już masakryczne obrażenia zadaje. Teraz ma 3 tury wywyższonego czarta. Dobra. Zobaczmy, czy uda nam się to skasować w tej turze.
Dobra, piorun może? Okej. Ładnie. I to tyle, jeżeli chodzi o filary. Hell, hell. Hell has its roars. Hell, hell. Effect and the cause. Curtain falls. But hold your applause. Dobra, wypędźmy jeszcze kogoś. Masz jeszcze całkiem sporo życia, ty też. Od ciebie wypędźmy. Dobra. Masowe kojące słowo, czemu by nie? I odejdź tak daleko jak możesz. Dobra, ty na razie zrobiłaś swoje. Możesz oszlamić Rafaela. Zobaczymy, co jest, co będziesz jeszcze w stanie zrobić. Dobra. Możemy spróbować teraz go zatańczyć. Myślę, że to byłaby dobra opcja, bo teraz już możemy się prawie już możemy się na nim skupiać. A teraz zadaje największe obrażenia, więc myślę, że jak teraz go zatańczymy. Dobra. Trochę leczenia. Dobra, mimo że jesteś rozbrojony, to nadal możesz rzucać swoje uroki. To też całkiem niezłe obrażenia zadaje. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest przeklęty. Dobra. Nie reagujmy na te ogniste promienie. Nie zadają zbyt dużo obrażeń. Jean. Oczywiście rozbrajanie go niezbyt dużo daje. Bardziej, że może używać tego. Dobra. Zniewalający taniec. Dobra, zastanawiam się, że może podejście i zaatakowanie to nie jest taka zła opcja. Mam nadzieję, że nie będzie mógł robić, tak jak zgodnie z opisem tańca, bo ostatnio rzuciliśmy na niego taniec, mimo to mógł coś robić. Dobra. Masowe kojące słowo. Okej. Okay. Nie może nic robić, zgodnie z opisem. Świetnie. W takim razie powinniśmy wjeżdżać w niego wręcz, ile możemy. Jakbyś po to nie możesz użyć rycia. Może dlatego, że jesteś spowolniony. Okej, okay, trudno. Ciekawe, czy masz zmniejszone rzuty na zręczność. Zobaczymy. Może niekoniecznie, ale
ale zobaczymy. Dobra. Z tobą niedużo możemy zrobić. No more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace, promień mrozu. It's over. This house of hope. Dobra. Spróbujmy zauroczyć go na zręczność. Dobra. Jesteś zagrożony. Dobra, to odejdź. Prowokujesz atak? Masz wystarczająco dużo życia, żeby to przeżyć? Dobra. Podtrzymujemy taniec od Tona, więc nie możemy cię póki co przyspieszyć. Ale... możemy użyć olej z guby maga. I spróbować go zatruć tym. To powinno nam mocno pomóc. Kurczę, chcę, żeby więcej ludzi było w zasięgu. Dobra. Nie reagujmy. Kurczę, przerwana koncentracja, trudno. No, mamy jeszcze czaru, żeby rzucić ją po raz kolejny. Dobra, Igir, byłoby lepiej, jakbyś się skupił na Rafaelu. Dobra. Możemy animować zmarłego. Gula z niej. Genie. Muszę go wrzucić. Chociaż powinienem skupić się na Rafaelu. To chyba nie było najlepsze zagranie. Dobra. Na razie nie potrzebujemy aż tak bardzo leczenia. Dodatkowe rzeczy, które by w niego nawalały, natomiast mogą się przydać. Dobra, łyknij sobie potkę, żebyś nie na mnie skonała. A, to była twoja dodatkowa akcja, sorry. Okej, z jakiegoś powodu taniec ci się skończył. Nie wiem czemu. Dobra, przywołamy ci jeszcze błyskawice, póki możemy.
rycie. Zaatakuj. Consider my hackles raised. Możemy sobie też rzucić błogosławieństwo. Dobra, tak. Uleczmy się może. Błogosławieństwo. Cyk. Cyk. Dobra, i odejdź. Okej, przestaliśmy śpiewać. On zaraz zmieni formę, więc trochę nie ma sensu teraz na niego rzucać za bardzo zaklęć. Mogę przyspieszyć Willa. Teraz byłaby chyba dobra opcja. Dobra. I odsunę się tak daleko, jak tylko mogę. Dobra. Tak. Włączmy odrzucanie. 49%. Chyba lepiej jest łyknąć ten atak okazyjny. Ok, 18 punktów życia, ale to dla ciebie nic. Dobra. Rzuć jeszcze raz urok. I ładujemy w ciebie. Ładnie. Dobra tura. Tutaj podskoczyć. No i go zaatakuj. Dobra. Igir przynajmniej żyje. Nie reagujmy na to. Kurczę, przerwało to nam przyspieszenie. Bardzo niedobrze, bo teraz ty dostaniesz letarg i stracisz jedną turę. Szkoda. Dobra, dobij tego Cambriona. Szkoda. Dobra. Plaga owadów. Spróbujmy. Dobra. Teraz na serio potrzebujesz potki. Możesz się spróbować ukryć, żeby ci nie przerwali koncentracji. Dobra. Podejdź tutaj. Moglibyśmy szybko dokończyć tego Cambriona. Z
Spróbujmy. Kurczę, co za szczęściarz. Dobra, to cię zaboli, ale potrzebujemy tego. Serio, jeden punkt życia. Dobra, spróbuj go oblepić. Kończę słowo. Na posępno. Czemu by nie? Dobra. Tak. Will, nasze główne obrażenia, teraz dostał letarg. Pozbądźmy się tego Cambriona. Dobra, i to na razie tyle. W tej turze wejdziemy, to bo... A, nie chciałem wejść. To było w tej turze, ale cóż, trudno. No fajnie, atakuj dystansowo, nie wchodź w plagę owadów. Dobra. Teleportuj się tutaj. Wykończ tego Cambriona. Dobra, czy ty masz odporność na ogień? Niepodatność masz. Dobra. Przeładowanie dusz. Rafael wchłonął moc zniszczonego filaru dusz. Nie może rzucać czarów, używać dusz, dopóki nie przemieni się w wyniesionego czarta. Okej. Możemy ci teraz zadawać obrażenia święte? Zobaczmy. Możemy. Ekstra. Masz odporność na ogień. Dobra. Znowu błyskawica. Teraz ty możesz użyć boskiej interwencji. Rozdarcie heretyków. 35% tylko? Okej. Dało to jakieś obrażenia, przynajmniej. A, dodatkowe leczenie. Używaj szlamu. Mam nadzieję, że to mu mocno przeszkadza w ruchu. Dobra, ty pewnie nie dolecisz do niego. Zachowajmy cię na chwilę jeszcze. Dobra, nadal jesteś przeklęty.
Więc możemy cię nadal uderzać nieziemskim uderzeniem. Ładnie. Nadal mam olej z Kuby Maga. Podejdźmy bliżej. 45% tylko. Możemy próbować wrzucić też na niego się ohydny śmiech. 56%. Spróbujmy. Dobra. Igir, po co skaczesz w wady? Dobra, rzućmy jeszcze na jego trąbę. Nie wiem, z jakiegoś powodu śmiech mu się skończył. Dobra, odparł to, ale Gina zachowamy na razie. Nie będziemy nim wchodzić w to. Dobrze. Wiodący? Czemu by nie? Spoko? Dobra, tym razem powinno się udać. Okej, czarcie wyniesienie. To jest problem. Dobra, szalejąca pożoga. Nie chcemy tego. Dobra. Tak jak wcześniej, naparzamy. Trochę obrażeń zawsze to coś. Pocisk wiodący. Czy coś innego czwartego poziomu możesz rzucić? Raczej nie. Przywal mu pociskiem wiodącym. Trafienie krytyczne, ekstra. Już po nim. Nie przeżyję następnej tury. Dobra. Nieziemskie uderzenie. I to będzie tyle. Dobra. To jest absolutnie preposterous, że any of us are alive. That we were not. Pinch yourself and check we're not dreaming the last of our lives as we die screaming. Nic tam nie jest nadzieją, zrobiliśmy to. We're not just fine, we're spectacular. What a wonderful, jubilant, glorious day. But my poor sister, Carilla. It is not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. Chyba nie było sposobu, żeby ją uratować. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloodied the nose of the bullies who pulled my hair. She was my sister. But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. Chyba nie tak szło to, no. Despite all the years I've lost, chyba nie tak szło to powiedzenie. I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, hope seems calm. And the peace flows from her into you. Soothing your very soul. Powinnaś pójść ze mną. And go where? I don't think I quite know how to be anywhere else but here anymore. With a lick of paint and a thorough cleaning, this could be a lovely little house. And I can hardly leave. After all, who would ever want to think of hell without hope? I hope I'll see Carilla again one day, and that she'll say sorry, and I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the
pieces of my mind that fell out of my head over all those years. And that I'll be able to put myself back together again. I hope the echoes of pain will fade, and memories of sorrow will die, and that you'll visit me here someday. And I hope you have a happy ending of your own. O, coś fajnego dostaliśmy. Rękawice łowienia dusz. Pięć duszy. Twoje ataki bez broni zadają dodatkowe obrażenia od mocy. Raz natura przy trafieniu atakiem bez broni już skłujesz 10 PW. Możesz też zregenerować z leczenia, by zyskać... Fajne dla mnicha. Dla nikogo innego. Dobra. Złupmy ciało. Igir zginął chyba od... podpalenia. Karyla się przemodelowało całkowicie, już nie pamiętam co. Raport od Rafaela. Jakimś sposobem wiedza o tym, że motor ficzny znajduje się w Domu Nadziei, rozszerzyła się i krąży teraz po czarnym rynku informacji. Wrót. Mam dwóch podejrzanych. Jeden to Gortasz, który oczywiście zna wiele tajemnic domu, a drugi to diabolistka do wynajęcia Helis, która, jak sądzę, pomogła Gortaszowi skraść koronę Kursusa i mogła dowiedzieć się od niego o młocie. Gdybym miała zgadywać, idę o zakład, że to Helis. Po prostu jeśli trafi coś wartego pomiędzy pieniędzy, zawsze znajdzie sposób, aby to upłynnić, a sprzedając sposób na uwolnienie Orfeusza, może liczyć na wielki zysk. Ja. Trzymaj serduszko. Dobra, Igir, po raz drugi możemy cię splądrować? Nie. A Rafael? Złoto, złoto. Jakiś ten. Zbroja piekielnego zmierzchu. Zakładając tę zbroję, twoja postać zyskuje biegłość w korzystaniu z niej. Piekielny odwet, kiedy wykonujesz udany rzut obronny, czarując sobie podpalone trzy tury. Pierwsza gida ognia, zyskujesz odporność na obrażenia od ognia. Twoja postać nie może zostać podpalona. Twoje obrażenia wszystkich źródeł są zmniejszone o 3. Myślę, że założę to Willowi, kiedy zmienimy już jego... nie wiem, bronie na siłowe, damy mu tą zbroję, będzie miał fajne klasy pancerza. Odporność na obrażenia od ognia. Kogoś innemu możemy to dać jeszcze. Jaheirze. Ba. Moglibyśmy to nawet dać Gailowi. Fajny przedmiot. Dziennik Rafaela, rozdział pierwszy. Wiecie co? Nie chce mi się tego czytać. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta. Ja może sobie przeczytam po nagraniu. Dobra. To była najtrudniejsza walka w grze, przynajmniej jaką ja doświadczyłem. Przynajmniej mogła być, gdybyśmy tych filariów nie poniszczyli. Gdy je poniszczyliśmy, to była całkiem znośna. Dobra, wynosimy się stąd. Splądrowaliśmy wszystko, co mogliśmy. All to steal the Orphic hammer. I hope your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Dobra, zobaczmy. Orfeusz nie powinien zostać zdominowany. His domination is what keeps you free. You know this already. Still, you would test our alliance. You are falling into the same trap as the Chosen.
Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. Tak czy owak, Orfeusz zasługuje na wolność. And what then? When he wakens from his incarceration, what do you think he will make of you? The one who bears the spawn, his very nature bends him to revile. And even if you survived him, what of the Elder Brain? Without the protection I leverage for you, you would be enthralled in an instant. Dobrze, rozumiem, co chcesz powiedzieć. You may think yourself ingenious for having slain a devil, but you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Szczerze mówiąc, mam gdzieś, co mówi. Pośpieszna ucieczka? Tak, wszystkim przydałoby nam się teraz spory odpoczynek. Pośpieszna ucieczka, ucieknij z domu nadziei. To nie była pośpieszna ucieczka. Dobra. Nadal nie ufam cesarzowi. Gitianki twierdzą, że nas nie zabije Orfeusz. A mimo wszystko, no... Orfeusz jest myślącą istotą, nie zasługuje na to, żeby spędzić całą wieczność w takim więzieniu. Więc... zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno musimy uwolnić Leezael, zanim udamy się... zanim wykorzystamy młot Orfeusza. A zanim to zrobimy, musimy jeszcze odwiedzić Cazadora. Zobaczyć, co u niego słychać, jeżeli tak to można ująć. Dobra. Na razie to tyle. To była walka. W każdym razie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.